Chwała Panu. Tydzień temu wybrzmiało w usłudze brata pastora taki werset, wyznanie Tomasza: Pan mój i Bóg mój. Ja chciałbym troszeczkę, aby do tego nawiązać, bo wtedy, kiedy słyszałem ten fragment, już też miałem swoje myśli przygotowane i muszę powiedzieć, że tak mnie to dotknęło, bo Pan Kyrios jest tym, który jest moim Panem, jest moim właścicielem, jest wszechmocny i On może wszystko z moim życiem. On jest tym, który decyduje o moim życiu i nie musi się tłumaczyć z tego, jakie kroki, jakie rzeczy dzieją się w moim życiu, z Jego woli. I chciałbym powiedzieć, że chciałbym mówić dzisiaj odnośnie tego wersetu, aby dalej kontynuując, o próbach, doświadczeniach w naszym życiu, które nas spotykają. I chciałbym powiedzieć, że nie chcę mówić o próbach i doświadczeniach, które wynikają z naszej z naszego odstępstwa, wynikają z naszego grzechu, że wynikają z jakichś błędów, które popełniliśmy, że jesteśmy daleko od Boga. Ale mówię o sytuacjach, w których nie wiemy, co się dzieje w naszym życiu, bo jesteśmy zaskoczeni i wiemy, że jest takie słowo w psalmie, mamy obietnice różne i na przykład w psalmie 37, 23 wersecie jest napisane: Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga się mu podoba. Wiecie, i jest tak wiele wspaniałych obietnic, które mówią o Bożym prowadzeniu, o Bożej opiece, o tym, że Pan nas prowadzi. Ale są też sytuacje, w których jesteśmy jakby zaskoczeni. Mamy Boże obietnice, mamy jakiś swój plan, że Pan nas poprowadzi w ten i w jakiś sposób, który już w jakiś sposób widzimy. A tu sytuacja nas zaskakuje, bo pojawiają się przeciwności, trudności i zaczynamy często jakby być zaskoczeni tą sytuacją, możemy być sfrustrowani. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Jozuego, 24 rozdział, 2-4. Wiecie, jest to takie ostatnie przemówienie Jozuego do narodu izraelskiego. I on rzuca taki zarys tego, co Bóg uczynił z ich ludem. I rzekł Jozue do całego ludu: Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dawnymi czasami mieszkali nad rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. Wtedy zabrał ojca waszego Abrahama za rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo. Dałem mu bowiem Izaaka, a Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa. Ezawowi dałem w posiadanie góry Seir, Jakub zaś i jego synowie wywędrowali do Egiptu. Kiedy czytam ten fragment, tak się zastanawiam, bo wszystko mi się tutaj zgadza. Boża obietnica, Bóg powołuje Abrahama, prowadzi go do ziemi kananejskiej, tam im błogosławi, daje mu syna. Ten syn ma też swoich synów, czyli Jakuba i Ezawa. Ale to Jakub jest tym wybranym, tym, przez którego ma się spełnić obietnica licznego potomstwa, tym, przez którego Bóg chce, aby on panował w tej ziemi, w ziemi obiecanej. Ale czytamy w tym wersecie, w tej końcówce, i jest wiadomo, że to jest taki długi okres czasu, że Ezawowi dałem w posiadanie góry Seir, Jakub zaś i jego synowie wywędrowali do Egiptu. Wiecie, jak czytam ten fragment, to się zastanawiam, gdzie tu jest ta obietnica licznego potomstwa, wzięcia, posiadania ziemi obiecanej, skoro Ezaw idzie w góry Seir, wyżynę, która jest na terenie Kanaanu, a Jakub wędruje ze swoją rodziną do Egiptu. Do Egiptu, gdzie później jego potomkowie stają się niewolnikami, gdzie cierpią ucisk i doświadczenie. Wiecie, i można by powiedzieć, że nie rozumiemy aby tej Bożej drogi. My, znając Słowo Boże, te historie, które są dla nas znane, wiemy, jakie były zamiary Boże, w jaki sposób Bóg prowadził Izraela. Ale często jest w naszym życiu, że też nie rozumiemy pewnych kroków, które się dzieją w naszym życiu, przeciwności, które się pojawiają, trudności. I muszę powiedzieć, że jest taki fragment, który też myślę, że dobrze znamy, że Boże myśli są inne
niż te, które są naszymi myślami. I to jest zapisane w Izajasza 55, 8, 9. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe nad ziemią, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Kochani, szukamy Bożego prowadzenia w naszym życiu. Prosimy, aby nas prowadził każdego dnia, aby pomagał nam w decyzjach. A i tak często różne sytuacje, doświadczenia nas zaskakują. Możemy się czuć zakłopotani sytuacjami, które się pojawiają i zadajemy sobie pytanie, co się dzieje w naszym życiu? Czy jest coś w moim życiu nie tak? Badamy swoje życie, nie znajdujemy jakby przyczyny w naszej jakby postawie, a jednak te sytuacje stają się takie trudne dla nas, niezrozumiałe. I te sytuacje mogą też prowadzić do tego, że człowiek odchodzi, jest sfrustrowany na Boga, zaczyna mieć żale, czuje się zdezorientowany, co się dzieje. I tak czasem się dzieje w życiu ludzi wierzących, że nie znajdują aby odpowiedzi, co się stało w ich życiu, że są problemy, trudności, których się w ogóle nie spodziewali, a mieli obietnicę, mieli Boże zapewnienie, że będzie ich Bóg prowadził, a tu się zaczyna coś dziać nie tak, jakby można było się spodziewać. Wiecie, i kiedy patrzę na to, że Bóg ma inne myśli często niż nasze myśli, bo często nie umiemy odebrać Jego prowadzenia tak dobrze, patrzę też od strony jako rodzica, jako ojca. Wiemy, że często nasze dzieci przychodzą i chcą czegoś albo porównują się z czymś ze swoimi rówieśnikami i na przykład przychodzi dziecko, tato, no ale moja koleżanka już ma smartfona. Tak troszeczkę może, ale wiem, że niektóre dzieci, rówieśnicy naszej Ani mają już smartfony w wieku 8 lat i czy inne rzeczy. Mogą być dobre rzeczy, ale my uważamy, że na ten czas to nie jest odpowiedni czas, żeby im dać pewne rzeczy. I wtedy tłumaczymy, że przyjdzie czas, to tam dam ci, że będzie możliwość, będziemy mieć możliwości finansowe, kupimy ci. Czy pozwolimy ci na to, czy na tamto, ale kochający rodzic nie na wszystko się zgadza. Nie na wszystko od razu daje, nie wszystko od razu w każdej chwili oddaje, ale czeka na odpowiedni moment, bo zna to dziecko i wie, co jest dla niego najlepsze. I tak samo nasz kochający ojciec, nasz ojciec w niebie, często nas jakby zaskakuje. Czasami pewnych rzeczy nie otrzymujemy od razu, tak jakbyśmy oczekiwali. Czasami mówi nie i może nam tłumaczy, że to jego miłość powoduje, że nie daje nam pewnych rzeczy. I cierpienie czy doświadczenie, które nas dotyka w naszym życiu, może mieć taki charakter negatywny lub pozytywny, zależnie od tego, jak na nie zareaguje. To znaczy, sytuacja może być trudna, to może być choroba, doświadczenie, to może być problemy, to mogą być problemy finansowe, ale to, w jaki sposób ja podejdę do tego problemu, moja postawa może przynieść błogosławieństwo w tej sytuacji dla mnie, albo może być problemy w moim życiu. I co się dzieje, gdy zajmuję właściwą postawę w doświadczeniach i próbach? Pierwszą taką rzeczą, o której ja pomyślałem, jest to, że trudności, problemy, przeciwności wzmacniają nas, nasz charakter, naszą postawę. I kiedy przeczytamy teraz z drugiej Mojżeszowej, lecz im bardziej go gnębili, czyli lud izraelski, tym więcej się rozmnażał i rozrastał. I bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą w polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do przełożonych hebrajskich, z których jedna nazywała się położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, mówiąc: gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczęta, niech zostaną przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, lecz pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu takich chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są tak jak kobiety egipskie.
są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna, a Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał. Może do tego. Kochani, kiedy czytamy ten fragment, to widzimy, że te trudności, niewola, ucisk spowodowały to, że ten naród nie zaczął ginąć, ale te trudności spowodowały to, że zaczęli się bardziej rozmnażać, że stali się tak mocni, że faraon zaczął się ich obawiać, zaczęło go to niepokoić. Czyli ta sytuacja tego ucisku, tych trudności spowodowała to, że ich charakter, siła tego narodu zaczęła wzrastać. I kiedy też patrzymy na to, co Pan Jezus nam powiedział, on nie obiecał nam, że nasza droga za Nim będzie lekka, łatwa i przyjemna. Chociaż wiemy, że możemy polegać na Nim, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami w Jezusie Chrystusie, że to On nam daje zwycięstwo, to podczas ostatniej wieczerzy Jezus powiedział, i przeczytamy o tym z Ewangelii Jana 16 rozdziału, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Kochani, na świecie ucisk mieć będziecie. Wiecie, kiedy ja zastanawiałem się nad tym słowem, to mi tak bardziej przypominało się słowo, które bym tak może w swoim życiu chciał, kiedy jest wezwanie takie Boże, że mamy się modlić za naszych przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. Wiecie, to w moim, i to jest Boża prawda, to jest Boża obietnica, kiedy modlimy się o naszych przełożonych. Ale kochani, też w naszym życiu są uciski, są doświadczenia, są próby, które dotykają naszego życia. I jaka nasza powinna być postawa w tej sytuacji? Przeczytamy może teraz 1 Piotra 5, 5 rozdział. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Kochani, kiedy czytam ten fragment, to wiem, że diabeł, przeciwnik Bożych ludzi, dotyka chorobami, różnymi rzeczami, atakuje nas i chce nas zniszczyć. I mamy na podstawie tego słowa dać mu odpór, sprzeciwić się, a on ucieknie. Ale chcę też powiedzieć, że nie zawsze przyczyną problemów, problemów, doświadczeń, które nas dotykają, jest za tym stoi tylko diabeł. Często to Bóg zezwala na próby doświadczenia w naszym życiu, aby kształtować nasz charakter, naszą postawę, aby nas zmieniać. I to, co powiedziałem, to, że trudności, jeżeli zajmiemy właściwą postawę, to Bóg może kształtować nasz charakter, może wzmocnić naszą siłę, może wzmocnić nasz charakter. I często trudności w życiu ludzi wierzących są znakiem tego, że Bóg chce ich przemienić i przygotować do czegoś większego w przyszłości. I taka dojrzała postawa w obliczu doświadczeń, taką właściwą reakcją jest potwierdzenie przez wiarę, że Bóg ma swój cel we wszystkim, co robi lub na co zezwala, nawet jeśli nie jest to dla nas jasne w danym momencie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali teraz Rzymian 5:3-5. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Kochani, ucisk, który jest w naszym życiu, co powoduje? Cierpliwość, wytrwałość. Te rzeczy, których tak bardzo często potrzebujemy, czyli ucisk nie jest czymś, co może nas tylko zniszczyć, ale jest tym, co często Pan Bóg dopuszcza do naszego życia, aby przemienić nas, aby nas wzmocnić.
Wiecie, kiedy patrzymy na przykład na sportowców, tak, takiego codziennego życia, żeby osiągnąć jakieś sukcesy, na przykład piłkarze muszą mieć odpowiednie przygotowanie. Jest sezon przygotowawczy przed sezonem jakimś tam ligowym i wtedy jest mocny jakiś tam trening, gdzie kondycyjnie są mocno obciążeni, gdzie muszą bardzo ostro trenować. Później jest bardziej taki trening już lżejszy przed samym sezonem. Ale to, żeby zbudować odpowiednią kondycję, muszą naprawdę bardzo, bardzo konkretnie trenować. Myślę, że każdy, kto jakiś sport uprawiał czy uprawia, wie, że sam talent nie wystarczy. Do tego jest wymagana codzienna dyscyplina, ale też naprawdę duże obciążenia, które są stopniowo dokładane, aby ten sportowiec, ta osoba, która chce osiągnąć jakiś sukces, gdzieś startuje, osiągnęła we właściwym momencie najlepszą formę, aby, że tak powiem, starczyło jej kondycji, sił i wszystkiego. Wiecie, i nawet taki przykład banalny, kiedy nie ćwiczę, załóżmy, i przyjdzie mi zrobić, załóżmy, 10 pompek, takich pełnych, no to może za pierwszym razem tych 10 pompek to spowoduje takie mocne bicie i ból w paru miejscach. Ale jeżeli będę ćwiczył systematycznie, będę poddawany takim obciążeniom, będę codziennie dokładał więcej, to za jakiś czas 50 pompek nie będzie problemem, będę na tym samym poziomie tętna, na tym samym obciążeniu, będę wzmocniony, moje mięśnie będą wzmocnione, będę mocny i silny. Wiecie, czytałem ostatnio świadectwo, relacja, z której się bardzo ucieszyłem, to było w Głosie Prześladowanych, informacja o tym, że w lutym został zwolniony z więzienia uniewinniony misjonarz czeski, pracownik misji Głos Męczenników, to czyli takiej bratniej misji z Czech, która zajmuje się pracą charytatywną, wspomaganie ludzi, którzy cierpią, chrześcijan, pomagają im. I został uniewinniony. Kochani, w grudniu, jak czytałem, został aresztowany w Sudanie pod zarzutem działalności wywrotowej, szpiegowskiej. Oczywiście to było wszystko nieprawdą, po prostu jako chrześcijanin w kraju, gdzie jest chrześcijaństwo mocno uciskane, gdzie chrześcijanie są bardzo prześladowani, gdzie władza dąży do tego, albo już wprowadziła prawo szariatu, gdzie tylko islam może istnieć, został oskarżony o działalność wywrotową, szpiegostwo i osadzony w więzieniu. Kochani, mówię o tym, że został zwolniony, uniewinniony, ale będąc tam, jak później tak w krótkiej takiej relacji pisze, nie wiedział, czy zostanie zwolniony. Nie miał żadnej nawet perspektywy. Wiedział, że ludzie wierzący, chrześcijanie na całym świecie modlą się o niego, też o braci, którzy też zostali uwięzieni, ale powiedział, że w tej sytuacji, będąc w więzieniu, wiedział, że klucze do tego więzienia ma tylko Bóg, że tak po ludzku ma niewielkie szanse, żeby stamtąd wyjść, bo prezydentem Sudanu jest człowiek, który jest skazany wyrokiem Trybunału Międzynarodowego jako ludobójca, jako przestępca wojenny, człowiek, który z nikim się nie liczy, on dąży do czegoś innego. I był w 5 więzieniach, każde kolejne miejsce było gorsze, trudniejsze dla niego, gdzie był bity, poniżany, gdzie był w celach razem z kryminalistami, islamistami, którzy tym bardziej go niszczyli, chcieli go upokorzyć. I każde to miejsce, każde więzienie było gorsze. I dodatkowym ciosem dla niego w tej sytuacji było to, że miesiąc po jego aresztowaniu zmarł jego ojciec. To było dla niego tak bardzo trudne. Wszystkie jakieś tam kolejne rzeczy, kiedy wiedział, że tam ambasador i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czech już tam też chcą mu pomóc, nie byłaby skutku, żadnego odzewu. I w styczniu został skazany na 23 lata więzienia i tak naprawdę w Sudanie to oznacza dożywocie. To jest tylko taka sztuczna cyfra. Ale chrześcijanie się modlili dalej, Bóg działał w swój sposób
I miesiąc później został uniewinniony przez tego samego prezydenta i wypuszczony na wolność. Przyjechał po niego minister spraw zagranicznych Czech. Samolotem go odebrali i przewieźli do Pragi. I tak zapadło mi w tej relacji, która dla mnie była budująca, bo też jakoś trochę żyłem tym, no bo to Czech, ktoś bliski, nie tak daleko gdzieś ze Stanów, jakiś misjonarz, ale nie dość, że dziecko Boże, nasz brat w Chrystusie, też się o niego modliłem i jak czytałem to, że został zwolniony, bardzo się ucieszyłem. Ale bardzo mnie zbudowała też taka jakby opinia tego ministra spraw zagranicznych Czech, który powiedział, że jest, że patrząc na jego życie, na życie tego brata, wie, że tam warunki były tak straszne, tak trudne, że większość ludzi by nie przeżyła tego, nie przetrwała. I myślał tu, myślę, o Europejczykach, gdzie jakby nie jesteśmy w takich sytuacjach zahartowani, tak, może gdzieś tam w takim klimacie. I muszę powiedzieć, że dla niego to też było świadectwo. I muszę powiedzieć, że się zastanawiałem, bo wiem, że Bóg w trudnych sytuacjach, w jakichś sytuacjach ekstremalnych, wiem, że dodaje nam siły, łaski, aby przejść przez to, co się nam wydaje w ogóle nie do przejścia. Ale wiem, że w jego życiu też było coś takiego, że on już przechodził przez wiele prób. On 15 lat był w tej misji, służył i miał już wiele różnych sytuacji. Jego życie już było zahartowane, wiele prób przeszedł. I dlatego mógł zwycięsko też przejść przez tę próbę. Nie wyszedł zniechęcony, sfrustrowany, pełen żalu, ale wyszedł pełen wiary. Mimo, że stracił przez tych parę miesięcy 25 kg, przeżył wielkie, takie trudne doświadczenie, ale jest i może dalej służyć Bogu. I to jest takie wspaniałe świadectwo, ale najbardziej w tym wszystkim mnie jakby podniosło to i zachęciło to, że on był wierny, myślę, że był wierny w wielu próbach, które doświadczył już wcześniej w swoim życiu, że jego korzenie były głęboko zakopane, że nie zachwiał się, że nie zwątpił, nie załamał się w więzieniu. Wiecie, to są takie rzeczy, które są może dość daleko od nas. Chociaż czytamy dalej tam w Głosie Prześladowanych, możemy oglądać na stronie relacje ludzi, którzy idą za Jezusem, którzy decydują się iść za Jezusem, powierzają Mu swoje życie i cierpią wielkie prześladowania. My tego może tak nie doświadczamy, ale dotykają nas różne rzeczy. To mogą być choroby, przeciwności i jeżeli nie jesteśmy ugruntowani w Bożym Słowie, na Bożej miłości, na Jego obietnicach, to możemy się zachwiać w takich chwilach prób i doświadczeń. Kiedy Wielki Piątek tutaj Agnieszka z Przemkiem składali świadectwo, tak bardzo się cieszyłem, ale to, co najbardziej jakoś mnie tak poruszyło w tym świadectwie, to kiedy Agnieszka powiedziała, że był taki moment, że powiedziała Bogu, niech Twoja wola się dzieje w tym wszystkim. Będę wołać i będziemy wołać do Boga, aby uleczył Przemka i będziemy wołać, nie będziemy odpuszczać, ale niech Twoja wola się dzieje i oddaję Przemka w Twoje ręce. Dla mnie to była taka właściwa, dojrzała postawa na podstawie tych słów, tych wersetów, które wcześniej czytałem. I myślę, że to jest takie budujące to, że jeżeli zajmiemy właściwą postawę, to też w tych przeciwnościach Bóg może wzmocnić nasz charakter, że nie będziemy już tacy słabi, że nie poddamy się w następnym doświadczeniu. Jezus powiedział do kościoła w Smyrnie, to jest w objawieniu drugim rozdziale, 9 wersecie, znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. Co Jezus zobaczył w tym kościele? Nie zobaczył bogactwa, jakiegoś wielkiego splendoru, ale zobaczył bogactwo tego kościoła w sensie duchowym. Odwagę i wierność, z jaką znosili prześladowania ze strony synagogi szatana, gdzie to jest tam dopisane. Kochani, czy można zająć inną postawę, negatywną, taką, która, że człowiek zaczyna upadać, czuje się zniechęcony, bo nie wie, nie rozumie tej sytuacji i wtedy mogą się dziać różne rzeczy, takie przykre, kiedy zaczynamy odchodzić od Boga, że człowiek wierzący może czuć się sfrustrowany, zniechęcony, bo Bóg nie odpowiedział na jego modlitwę tak, jak on chciał i w tym czasie, kiedy on chciał. Ja tak upraszczam może to stwierdzenie. Wiem, że w życiu jest różnie. Patrząc na swoje doświadczenia życiowe wstecz, to powiem, że w wielu sytuacjach
też gdzieś tam aż mnie tak dociskało w trudnych sytuacjach, gdzie wołałem, Boże, bo ja dłużej nie dam rady, nie? To jest takie za trudne dla mnie. Choćby przykład, kiedy z naszą kochaną ciocią, która mieszkała razem z nami, która jest u Pana, a żyjąc pod koniec jej życia miała chorobę Alzheimera, ja już o tym mówiłem. Były takie momenty, gdzie myśmy wymiękali. Ja czasami mówię, Boże, ale ja tego nie rozumiem. Szukałem przyczyny, mówię, Boże, może coś źle, jakąś decyzję podjąłem, może niewłaściwe. Ale Bóg dawał swój pokój, posilenie i Bóg dał też rozwiązanie w swoim czasie. Czegoś mnie też Bóg nauczył przez na przykład tę sytuację, że mogę łatwiej zrozumieć takie osoby, które mają, stykają się z takimi problemami, że mam bardziej takie współczujące serce w tych sytuacjach. I czy ta sytuacja była dla mnie błogosławieństwem? Była trudna, ale patrząc z perspektywy widzę takie też dobre rzeczy. Przykład Asafa, który w psalmie tam 73, może nie będziemy czytać, tylko wspomnę, który o mało się nie pośliznęły jego nogi, kiedy porównywał swoje życie, to co on przechodzi, swoje problemy z życiem niewierzących, tych niewierzących, którzy nie kochają Pana Boga, którzy nie idą za Nim, którym się lepiej powodzi. I on pisze, o mało nie pośliznęły się moje nogi. Wiecie, i tak samo może być w naszym życiu, jeżeli my nie przyjmiemy właściwej postawy w doświadczeniu, w próbie, to może być tak, że mamy się sprzeciwić, dać odpór diabłu, mamy stać na Bożych obietnicach, a mamy w pewnych sytuacjach po prostu Mu zaufać i pozwolić, żeby nas przeprowadził. Jaka może być też następne takie błogosławieństwo wynikające z tych doświadczeń, czy cierpień, trudności? Doświadczenia, trudności mogą nas skłonić do modlitwy. Myślę, że wielu z nas tego doświadczyło, że w sytuacji kryzysowej, kiedy ktoś z naszych bliskich, czy my sami zachorowaliśmy, coś się stało, zaczynamy bardziej gorliwie wołać do Boga. To jest wtedy, to nie jest taka modlitwa taka sobie. Ja pamiętam sytuację, gdzie ja modliłem się, czy o swoje zdrowie i to, wierzcie mi, to nie była taka modlitwa, którą mnie tu słyszycie czasami. To było wołanie, gdzie jechałem samochodem i krzyczałem do Boga, nie? To było wołanie konkretne, to była gorliwość, to była pasja i prośba do Boga. Ja myślę, że czasami pewne sytuacje mogą spowodować w naszym życiu, jeżeli właściwą postawę zajmujemy, że będziemy tym bardziej gorliwie wołać do Boga. Kiedy przeczytamy teraz odnośnie ludu izraelskiego, z drugiej Mojżeszowej, z drugiego rozdziału. Po upływie długiego czasu umarł król egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Kiedy przeczytałem o tym narzekaniu, to tak mi się bardziej bliskie stało. Bo czasami człowiek najpierw narzeka, potem się reflektuje, mówię o sobie, może wy nie. Ale kochani, czytałem też w innym tam tłumaczeniu, w jednym, drugim, tam gdzie narzekanie to było wzdychanie, tam gdzie było narzekanie to było bardziej przekazane jako wołanie. I kiedy czytaliśmy wcześniej, kiedy znamy jakby historię Izraela tam w Egipcie, czy nawet wcześniej, to wiemy, że Abraham, który był człowiekiem modlitwy, Izaak, Jakub byli ludźmi modlitwy, ale kiedy czytamy później, kiedy już następne pokolenie było w Egipcie, to jakoś tak nie czytamy, żeby oni wołali do Boga. Dopiero kiedy zaczęli być uciskani, kiedy przyszło doświadczenie, zaczęli wołać do Boga. Wypisałem sobie taką myśl. Patrz na doświadczenia, przez które przechodzisz, jak na Boże rydwany wysłane po to, by przenieść twoją duszę na wyżyny duchowe. Myślę, że takie cenne. To nie jest Boże Słowo, to jest przemyślenie jakiegoś męża Bożego, który coś takiego ze swojego doświadczenia przeżył i zapisał taką myśl. Bóg dopuszczając na nasze życie próby, doświadczenia, chce naszej przemiany, chce też nas uczynić mężami i kobietami modlitwy. W Jeremiasza 29:13 czytamy, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Wiecie, modlitwa musi być z pasją, musi płynąć z serca, nie tylko z głowy, musi być taka pełna gorliwości.
Wiecie, i takie wołanie Izraelitów w Egipcie usłyszał Bóg. W liście Jakuba, w 5 rozdziale, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugich i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Kochani, czytając te fragmenty, to wiemy, że usilna modlitwa ma wielką moc. Wzywa nas do tego Boże Słowo. Widzimy to w postawie Eliasza. Kiedy czytamy psalmy, którykolwiek, ja tak dzisiaj nawet nie wypisywałem, ale tak zerknąłem, psalm 70, 69, jak Dawid wylewał swoją duszę przed Bogiem, kiedy był atakowany. On wołał, z ucisku wołałem, z gęstego jakiegoś tam błota wołał do Boga. Czyli w wielkim ucisku wołał, to było wołanie, to było coś bardzo takiego emocjonalnego. Ja nie mówię, że to, że ktoś mówi, jest emocjonalny, to ta modlitwa jest lepsza, nie. I chcę powiedzieć, że to Bóg nas zachęca do tej, przez różne też doświadczenia, może które przychodzą na nasze życie. Jeżeli ja będę właściwą postawę w tym doświadczeniu przyjmował, nie będę się buntował, nie będzie buntu, ale będę wołał do Boga, to też Bóg będzie przemieniał moje życie. Kolejną taką rzeczą, taką pozytywną, dobrą rzeczą, która może wyniknąć z tego, że przyjmuję właściwą postawę w tym doświadczeniu, jest to, że zyskujemy świadectwo, którym możemy się podzielić z innymi. Najświeższe to, co było w piątek, kiedy było świadectwo Przemka, Agnieszki. Myślę, że to świadectwo nas porusza. Tak samo naszych braci i sióstr. Wiecie, jeżeli mam problem na przykład ze zdrowiem, to na pewno zachęta człowieka, który przeszedł przez takie próby, z jego ust jest dla mnie tym bardziej cenna, bo wiem, że on doświadczył czegoś. On przez co przeszedł zwycięsko, nie poddał się, nie załamał się, ale jest zwycięzcą, nie? I dla niego, jego świadectwo jest tym bardziej dla mnie takie budujące, pokrzepiające, czy słowa, które wypowiada. Wiecie, w 5 Mojżeszowej, a gdy twój syn zapyta cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan Bóg wasz, ty odpowiesz twojemu synowi, byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką, i uczynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw Faraonowi i przeciw całemu jego domowi. Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. Wiecie, tu jest wezwanie do tego, aby przekazywać świadectwo naszym dzieciom, naszym bliskim, żeby się dzielić tym, co Bóg u nas w naszym życiu uczynił. Ale tak pomyślałem, że dzieci są takimi dobrymi obserwatorami. Jeżeli widzą w moim życiu, że w sytuacji kryzysu, kiedy dotyka mnie jakieś trudne doświadczenie, ja zaczynam narzekać, wątpić w Boże obietnice, że zaczynam być sfrustrowany, to jakie to świadectwo będzie dla tego dziecka? Czy to będzie to dziedzictwo, które mu przekażę, to świadectwo właściwe? A ja myślę, że zupełnie inaczej, kiedy ja w tej sytuacji trudnej dla mnie, kiedy będę szczery i powiem, jest mi ciężko, ale ufam Panu pomimo i Pan mnie przeprowadzi i doda mi sił. Jeżeli to dziecko będzie widzieć w mojej postawie, takiej codziennej, bo tu przed zborem mogę stać i no, nadrabiać miną, czy w jakimś rozmowie, ale jeżeli będzie to takiej sytuacji domowej, gdzie ktoś najbliższy, a szczególnie dzieci, które wszystko wyłapują, wszystkie jakieś takie słowa, które łatwo zapamiętują, coś niewłaściwego powiedzieliśmy, czy właściwego, ale jeżeli zobaczą, że w tej postawie moje życie jest zgodne ze Słowem Bożym, że Bóg jest obecny pomimo trudności i problemów, to będzie takie wielkie świadectwo, ja myślę, dla tego dziecka i takie dziedzictwo, które może od nas otrzymać, czyli widzi w naszym życiu Boga działającego, nawet jeżeli są trudności i problemy i nie od razu są odpowiedzi. Wiecie, i będą widzieć w naszym życiu, że jest taka ta właściwa relacja, że to są nie tylko słowa, ale to jest życie, w którym my ufamy Bogu pomimo sytuacji, których może nie rozumiemy.
Wiecie, i nawet to świadectwo, które jest jakby zawarte o wyjściu Izraela z Egiptu, stało się taką wielką zachętą dla niewolników, którzy zostali przywożeni do Ameryki na plantację, kiedy nie mieli aby nic, co by ich trzymało przy życiu. Tam często nawracali się, oddawali swoje życie Bogu i tworzyli takie pieśni, to się Negro Spirituals nazywa, może niewłaściwie powiedziałem, w tej chwili może to jest tak mniej popularne, ale ja pamiętam jeszcze ileś lat temu, czy w jakichś filmach słychać, nie, które tam można gdzieś zobaczyć, że niewolnicy na plantacjach tam w Ameryce śpiewali takie pieśni, które nawiązywały do tego, co też przeżywał Izrael w Egipcie, niewolę i wyjście z tej niewoli. I to też dla nich było taką wielką zachętą, nadzieją, że mogli czerpać z tym otuchę do swojego życia. Czerpali, śpiewali, tworzyli pieśni, bo było im to bardzo bliskie. To, co przeżywał Izrael, dla nich to było taką codziennością, którą oni doświadczali, będąc niewolnikami na plantacjach. Wiecie, i jeżeli przechodzę doświadczenie, to moje doświadczenie może być pocieszeniem dla innych. To jest taką wielką prawdą, nie? Jeżeli moje świadectwo to jest tylko, że mi się wszystko udało, że zdobyłem jakąś tam pracę i tak dalej, coś tam lepiej mi się powodzi, to jest fajnie, ale jeżeli ja przejdę przez próbę, przez trudne doświadczenie, to moje świadectwo ma też taki wielki wydźwięk w moim życiu i może być wielkim błogosławieństwem dla innych. Chciałbym, aby tak na koniec już podsumować parę rzeczy. To jaką zajmę postawę wobec doświadczenia? Próby, która mnie dotyka, to ta postawa spowoduje, że będzie taki efekt. Nigdy nie zapominaj, że Bóg kocha cię bardziej, niż potrafisz to sobie wyobrazić. Niech ta świadomość pomoże ci przezwyciężyć wszelkie uczucie zagubienia czy frustracji, które pojawiają się w chwilach próby. Wiecie, możemy nie rozumieć, może dla nas wiele sytuacji być trudnych, nie rozumieć Bożej drogi w danej sytuacji, ale to twój kochający ojciec przeprowadzi cię przez to, jeżeli mu zaufasz. I przeczytam jeszcze może z Rzymian 2, z listu do Rzymian 8 rozdziału od 28 wersetu. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Kochani, to jest Boża obietnica i tak jest w naszym życiu, jeżeli Mu zaufamy, jeżeli poddamy się Jego prowadzeniu, On będzie z nami nie tylko w radościach, jest z nami nie tylko w radościach, w zwycięstwach, ale będzie w tych trudnych sytuacjach. Czasami pokaże nam, jak uniknąć pewnych problemów, czy przez Boże Słowo, czy przez innych, a czasami po prostu będzie przy nas, przeprowadzi nas, będzie przy naszym boku i da nam zwycięstwo w tych trudnych sytuacjach. Amen.